Wojewódzki. Figurski. W dobrej formie od rana. Tylko w radiu. Dzień dobry panu, moje nazwisko Misiura, program drugi, Telewizja Polska, Warszawa się kłania. Proszę pana, dzwonię sobie w rezerwacji tych dwóch pokoi dla Violetty Villas. Czy to jest możliwe cały czas? Z kim pan rozmawiał wcześniej? Ojej, to ja może połączę z menadżerem pani Violetty, bo tam jest też specyficzne zamówienie, dobrze? Mamy taki rider koncertowy. Już łączę, chwileczkę. Poprawcie troszkę basy, halo? Proszę pana, halo? Tak? Przepraszam, bo my na próbach jesteśmy w tej chwili w Operze Leśnej, mamy troszeczkę problemy z głośnością. Halo? Tak, halo? Czy pan mógłby troszkę głośniej mówić? Ja mogę głośniej mówić. Dobrze, świetnie. Przepraszam pana, bo artystka w tej chwili próbuje się na scenie z oczy czarne. Proszę pana, chodzi o dwa pokoje, przy czym, jak pan z pewnością już wie, bo pani Violetta nie raz gościła państwa w hotelu, ona podróżuje ze swoją zwierzęcą świtą, dlatego chcielibyśmy państwa uprzedzić, że parę kotków i piesków przyjedzie z panią Violettą, żeby państwo może wyłożyli jakimś plastikiem podłogę pokoju, żebyśmy nie mieli potem problemu. A kiedy jest ten przyjazd? Proszę pana, rozmawiamy o 21 listopada. Na jak długo? 3 dni to będą. To będą 3 dni. A z kimś państwo już wcześniej na ten temat rozmawiali? Nie, my w tej chwili z panem próbujemy ustalić szczegóły. Chodzi, proszę pana, o taką folię, taką kalendrówkę się kładzie dyktę na tą folię, żeby to nie było przecieków, bo my mieliśmy kłopoty tam w Kasprowym, jak te koty się posikały, no i chcielibyśmy to uprzedzić, bo dwójka nie będzie pokrywała kosztów, jeżeli tam będzie jakiś z moczem kłopoty, wie pan. A ile ma być tych zwierząt? Ile tych zwierząt będzie? Proszę pana, no mamy w tej chwili na liście, pani Violetta powiedziała, że 21? 20, ten 21, ale nie potrafimy powiedzieć, bo to będą i koty, i psy. Natomiast no, ona chciałaby być w jednym pokoju razem. I chodzi o to, żeby folią wybić to wszystko, bo te psy tam lubią z... No wie pan, jak to zwierzyna. No pan zdaje sobie sprawę, że to nie jest takie normalne zamówienie, tylko bardzo specyficzne. No, ja artystka, tą informację muszę przekazać dyrekcji i ewentualnie udzielić państwu odpowiedzi, czy to jest możliwe. Rozumiem, proszę pana, no dobrze. A wyprowadźcie zwierzęta w tej chwili, na kiedy pan mógłby, przepraszam bardzo, ustalić te informacje? No ja mogę ją ustalić w przeciągu godziny. Jeżeli da mi pan do siebie telefon kontaktowy, to ja oczywiście do pana odzwonię. Oczywiście, dobrze, to proszę zostawić w takim razie kolego Misiura. Ja dam panu komórkę, dobrze? Dobrze. 662 662 361 361 584. I tutaj mamy takie hasło, na hasło Las Vegas, dobrze? Bo tak robimy, to będzie ta rewia Las Vegas, więc na hasło Las Vegas proszę się powołać, to pana połączą, dobrze? Dobrze. 662-361-584. Ale czeka... państwo, rozumiem, nie wykluczają takiej możliwości, że będziemy mogli ze zwierzątkami przyjechać. No ja nie znam możliwości, po prostu... Znaczy, bo wie pan, chodzi o to, że tam mieliśmy... Przepraszam, proszę pana, jeżeli Karolina Wajda mogła u was mieszkać z koniem, to rozumiem, że chyba nie będzie problemu, żeby pani Violetta wzięła parę ze sobą kotów i psów. Ale tam są kastraty, proszę pana, także to te siknięcia są nieduże, naprawdę. To zabrzmiało, jakby państwo już mieli do mnie pretensje, a jeszcze się nic nie stało. Jeszcze się nie stało, dobrze. To my uprzedzimy, bo pani Violetta jest zakochana, bo mówiła, że na przykład temu mruczusiowi to tak nigdzie się dobrze nie sika, jak tam... Dobrze, ale tego prosimy dzwonić. Dobrze, to prosimy dzwonić. Dziękujemy bardzo. Do widzenia panu. Weź konia, bo kupa poszła. Do widzenia. Dobrze, się zesrał cały tu nas podłogę znowu, no. Violetta, teraz ty! Dawaj, oczy! Dawaj, podkręcaj! Ludzie, ludzi, podkręcaj! Baterie wybierzcie, kobiecie, bo się dusi! And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki figurski. Poranny wojewódzki.